Hej, z tej strony Dyku i kontynuuję przygodę w Gearspire i ja mam już poprawione ustawienia w grze. Pokażę wam, jaką opcję wystarczyło zmienić, żeby naprawić FPS-y. I opcja była tutaj jakość strumieniowania tekstur. Wystarczyło to ustawić na automatyczne, żeby nie mieć problemów z FPS-ami. A my tymczasem szukamy wejścia na ten biurowiec, czy tam wieżowiec, jak zwał, tak zwał. Więc dzisiaj taki luźniejszy odcinek. Przede wszystkim, żeby też ustawienia sprawdzić, czy to faktycznie pomogło. O. No i teraz pytanie, jak się tam dostać? Wow. No dobra, jesteśmy trochę wyżej. Ale to wciąż nam nie pomaga, żeby się dostać wyżej. Oj, nie sięgnę stąd. Ten co, za daleko, żeby go sięgnąć? No to mnie właśnie ciekawi, jak ja mam się dostać. A, tu mamy schody. A tam mamy ducha, to jak już tutaj jestem. Dla tych dwóch duchów byśmy mogli to ogarnąć. A, tu już jest mgła. No i tutaj mamy już kolejne piętro zaliczone. Tam mi się nie chce kombinować z pójściem. Ale tutaj możemy się rozejrzeć, czy coś mamy do zebrania. Na przykład, nie wiem, ducha. Albo może jakąś niespodziankę. No i teraz by się... Ups. Nie zwróciłem na mapkę, ani na to, co się tam dzieje, a szukałem... Wejście tutaj. Co to jest? Rando seru. Plecak przygotowany specjalnie dla ucznia w wieku szkolnym. Dobrze, że tylko tym oczom, bo wtedy wiem, że coś musimy znaleźć, poszukać. No, tymczasem idźmy jeszcze wyżej. Ja bym właśnie nie chciał wracać już na ten budynek, dlatego szukam tych duchów. A nie mało nam daje, 746 duchów. To lepiej niż te z ulicy, bo z ulicy jak zbieram, to najczęściej mają tak koło 100. Zobaczymy, ile tutaj dostaniemy duchów. Tu 101, więc chyba nie ma reguły. No, jestem ciekaw, czy wszystkie duchy, które są widoczne w grze, dadzą na 100%, czy ich jest
więcej. Patrz w górę. Nie jestem w górę, tu są mejki. Tengu musi się tutaj podobać. Jest ich mnóstwo. Tengu musi się tutaj podobać. Jest ich mnóstwo. Powtarza się. Główka ciekawa, żeby się na ten budynek dostać. Spróbujmy wejść wyżej. W jakiś sposób. Wow, ile tu ich jest. Jestem z ciebie dumny. Tu 20% tu ataku aż tyle zmienia? Jeżeli tak, no to faktycznie ten amulet dużo nam poprawia z atakiem wiatru. A tam mamy kolejne. A to co? Ciekawe graffiti. Graffiti na obszarze Shibui natknąć się można na rzucające się w graffiti. Za każdym razem, gdy znajdziesz jeden z takich malunków, to będzie znaczek, który można wykorzystać w trybie zdjęcia. O, czyli za tym nie będę biegał, bo mnie tryb zdjęć nie interesuje. Nie chcę się bawić wyciąganie rdzeni. Pięknie. No, zbieraj te duchy. Musimy się zbierać. Nic, nie musimy. Nieźle. To jest graffiti naznaczone na mapce. Tak się zastanawiałem, co to jest. To jest najwyższy chyba punkt tego budynku, więc chyba w końcu tu będziemy mogli zebrać dane księżyca. Udało się. Co teraz? Użyj urządzenia monitorującego. Wyceluj je w księżyc. Wyceluj urządzenie w księżyc, aby rozpocząć analizę. Zleciłem Edowi budowę podobnego ustrojstwa do obserwowania Tengu, stąd wiem jak działa. Obserwowania Tengu? Dobra, powinno zadziałać. Chodźmy dalej. No dobra. Pokażcie mi mapkę, gdzie jest kolejny budynek. Kolejny budynek mamy tutaj. No ale bez szans, żeby tam dolecieć do niego. I chyba my nie możemy zginąć przy jakimś upadku, więc chyba sobie po prostu tam spróbuję tak czy inaczej podlecieć. No właśnie. Ale muszę przyznać, że w ciekawym miejscu i tak dalej jestem. A, bo to jest ten budynek. Okej. No i jestem blisko tego wieżowca. Tam jest Tengu. On by nam pomógł się przedostać. Bo tutaj raczej nie ma szans. Wow, tamtędy mogłem.
Tu. I potem tam do Tengu. Czy ja jestem w stanie się jakoś cofnąć? Chyba już nie. A winda działa? Ta winda nie działa. Ten budynek powinien być wystarczająco wysoki. Lepiej zacznę się wspinać. A, bo ja do nie tego budynku chciałem wejść. Coś tu słyszę. A masz. Ty już jesteś? A tobie? Wow, nie mam. Było? Przycięcie było? Mamy wiaterek. Okej, okay. Rdzeń się udało tak wyciągnąć. Dawaj. Rdzeń. Jeszcze raz. I zjedzmy coś jeszcze. Gdzie ja te duchy słyszę? Gdzieś tu są duchy. Ale nie mam pojęcia gdzie. O, czy my ten mamy zrobiony? Tak. A, tu są duchy. Teraz musimy wrócić do tych schodów, które gdzieś tutaj były. I jeszcze sobie to weźmiemy. Czy to... O, tu są duchy. W sumie ten budynek prostszy się wydaje do ogarnięcia. Dawać mi duszki. /724, pięknie. Jedzonko się przyda, żeby nie kupować. Tamtędy bym poszedł, gdzie są te inne schody, ale tutaj mamy duchy, to z jednej strony wolę tędy pójść. Teraz muszę znaleźć najwyższy punkt. Niusia! Nie żartuj! Okej, on jeszcze żyje. I daj mi rdzeń. Potrzebujesz
potrzebujemy to. Potrzebujemy ducha. W sumie nie potrzebujemy, ale przydałoby się go wziąć. No i teraz pytanie. Którędy wyżej? Kot sugeruje, żeby chyba tędy gdzieś iść. A, nawet nie musimy chyba... Albo musimy... Moment, ja bym tak poszedł po tym, to ja znajdę się... Na tym, ale to i tak mnie chyba nie ratuje. A, tu mamy ten, te schodki. To nas ratuje tutaj. Albo i nie. Pójdźmy śladem kotów. Czemu nimi nie skoczyłeś, co? Ech. I znowu mi nie skoczył. O, ale jedzonko mamy tutaj. A tędy? Aha. No to bardzo mi pomogło. A, widzicie, nie musiałem tam skakać. Całe szczęście, że była taka winda. Ta już znamy. Nie da się ukryć. Musimy wpierw je oczyścić. Zepsucie usunięte i ten kluszek pokonany. Jeszcze jeden. Uważaj na siebie. Tam jest. Długie te lasy do wyrwania rdzeni. Gdzieś jest coś do podniesienia. Gorzej, jak to tam, gdzie te koty były. Aczkolwiek poszukamy tego tutaj też. Być może jeszcze wyżej musimy to znaleźć. Mam nadzieję, że to już wszyscy. A duchów tutaj widzę, że nie było. Jak to wygląda? Bo pod to mogę wejść. Ale nie mogę nic więcej zrobić tu. Niezły widok. To miejsce się nada. Dobra, zbierzmy dane na temat Księżyca. Jak to się robiło? Nie mieliśmy dużo czasu na podziwianie satelity, co? Fajnie tak odetchnąć. Musimy podziękować później Edowi. Nic więcej już tu raczej nie znajdziemy. Chodźmy dalej. A ja coś czuję, że tu jeszcze coś możemy znaleźć. O,
nie tutaj, ale piętro niżej coś mi się wydaje, że będzie. Oczywiście poza kiełbaskami. Czy to tam podnieśliśmy? Czy co? Może mam lepszy pomysł. Ja bym sobie umieścił znacznik. No to widzimy teraz. Mamy iść na dół. Więc myślę, że tam, gdzie koty prowadziły, tam to znajdziemy. A to nam też się przyda. Jeszcze w dół. Ja tego nie zauważyłem. Naklejka Super Shinji. Rodzaj małej, kwadratowej, holograficznej naklejki, która występuje w wielu odmianach. Dzięki czemu jest kolekcjonerska. Okej. Okay. To był chyba kot, więc... Interesuje nas teraz kolejny punkt, który jest w tym miejscu. Ale jesteśmy blisko... Znajdzie, więc dzisiaj takie znaczki będą biegane. Na razie to musimy uzupełnić eter. Cóż to ma być? Przypomina węża. Wow. Chcę to pokonać. I pokonane 350 punktów. Opłaciło się. Wynośmy się stąd. To miejsce szybko podupadło. Wolałbym trzymać się od niego z dala. I coś my tu mamy. Wskakujcie na Tanuki Express. Dlatego Tanuki zabawa to bardzo poważna sprawa. Moment. Nie byłem Tanuki? Byłem Pandą. Och, no tak, oczywiście. Tylko was sprawdzałem. No dobra, widzieliście mojego szefa? Zgubiłem gdzieś kumpli, nie mogę ich nigdzie znaleźć. Nie wyglądacie mi na zwykłych głąbów, więc może połączymy siły i poszukamy. Och, szef już was wyszedł z pomocą H. Od samego początku wiedziałem, że jesteście wyjątkowi. To już czytaliśmy. Co to takiego? Rodzaj kalkulatora, który nie wymaga zasilania i miło klekocze podczas używania. Soroban. Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Fajnie. Ale ja chciałem mapę. A nie dziennik. I jeszcze sobie byśmy może poszli tutaj. Ale fajnie, że co każde użycie jedzonka dostajemy. Powinni być już bezpieczni. Więcej punktów HP. Tędy nie przejdę. Ale może tędy przejdziemy dokładnie. Więc w tej grze jest właśnie sporo takiej eksploracji.
sobie kasiorkę podniosę jeszcze. O, wszystkie trzy naraz. Pięknie. I coś gdzieś tu mamy. To chętnie weźmiemy. O, co to jest? Kiyo Esharaku, dzieło mistrza Kiyo Esharaku Toshiego. Mapka i kolejny punkt mamy. Sensu. On jest na górze. Czy ja mam jakieś wejście na górę? No tęgu nie widzę, żeby gdzieś było przy jakimś budynku, żeby sobie polecieć. A może gdzieś tutaj? O, jest tęgu. Mamy duchy tam. I to nie mało tych duchów. Kolejne. O, 800 duchów za jednym zamachem. Co to u licha? Sensu, kompaktowy papierowy wachlarz na drewnianej ramie, który można złożyć. Kurczę, to na taksówkę, to tak to wygląda, jakby to była jakaś znaćka albo coś. O, nie chciałem tak, trudno. I ostatni element do znalezienia mamy w tym miejscu. Ale wejdziemy sobie tu dokładnie. O, siemka. I daj mi rdzenie. I ty też mi daj rdzenie. Gdzie jest to kocie coś do podniesienia? To chyba będzie to. Co to ma być? Kazari. I goma, oparty na figurach z gry, skrzogi i ozdoby, które można przynosić w sukces w interesach. A, tu jest sklep. Myślałem, że tu mamy też jakiegoś kota, który będzie coś miał za zadanie dla nas, ale raczej nie. Się u kota, bo ja sobie tutaj zrobię spacerek. Między innymi podnoszą właśnie Meiko. I szukając duchów. No i zostaje nam tu tego jednego kota jedno zadanie, a od innego chyba trzy nam zostały. A, to jeszcze nie jest ten kod, który chciałem.
Bo zanim tu pójdziemy, to nie widzimy tego kota. Oddajmy nasze duchy. Zobaczymy, ile dostaniemy doświadczenia. 16 tysięcy, ładnie. Mam inne obowiązki. Kimkolwiek jesteś, tak trzymaj i ratuj dalej duchy. Tysiące duchów i 17 poziom. Czyli 3 poziomy w górę poszedłem. Zobaczmy nasze umiejętności. Co możemy zrobić? Większy zasięg wizji chciałbym. Długość szybowania też się wydaje bardzo spoko. Dłużej rdzeń widoczny też może być bardzo dobry. Jest tyle punktów, co bym chciał wydać, a kompletnie nie wiem jak. Więcej strzałów, 3. To by nam pomogło w walce. A to w eksploracji. A to nam w unikach fajnie by pomagało. Naładowany atak mi się wydaje, że 3 uderzenia. To będzie to, w co będę chciał teraz pójść. I od razu możemy go wypróbować. Dobrze, wracamy do pracy. No, powiem wam, że te 3 kulki chyba robią robotę. Tylko ja już tutaj oczyszczałem strefę. Coś mi się wydaje. Chodźmy do tego budynku. Skoczymy sobie właśnie na to ostatnie piętro. Ale na początek coś tu podnieśmy. Nie, to nie było to. To był banan. O, co to jest? Japoński rohatyniec na szorozę. Czy te chrząste cieszą się popularnością wśród japońskich dzieci? Z uwagi na czarny, błyszczący pancerz i niesamowity róg. Jedzonko zawsze się przyda. Się dostać na szczyt tego budynku. Ale zaraz zobaczymy, którędy. Na pewno nie tędy. Raczej nie tędy. Nie mamy. Tam mi coś
sugeruję. Chyba, że będziemy mieli bramę wcześniej, żeby sobie odblokować część dostępu do tej ulicy. I chyba sporo nam to ułatwia w walce. Tu nie ma jak się przedostać. A tu już mamy mgłę. A tu mamy jakieś wejście. I mamy windę. A to mamy do piwnic. Co jeżeli piwnicą można przejść pod ulicą i nie wejść do tamtego budynku? Ale wątpię, żeby tak się dało zrobić. Pamiętaj, mi się wydaje, że musimy tu wejść na to, a potem gdzieś tam kombinować. Aczkolwiek jeszcze się tutaj rozejrzę. No, raczej chyba słabo. Żeby to zrobić w ten sposób. Ewentualnie jeszcze z tej strony zobaczymy. Tylko tu już mam głę. A ty coś sugerujesz. Co ja stąd chciałem? Coś tu miało być. A, miało być to. Tak czy inaczej. No właśnie, po linii nie pójdziemy. Też za bardzo nie mam jak. To wiecie co? To nam oczyszcza ten fragment koraliki łucznika. O, nagrodę mamy jeszcze. To na zakończenie odcinka zróbmy sobie oczyszczenie tamtej bramy. A w następnym odcinku pomyślimy, jak się dostać na ten budynek. A myślę, że jak sobie tą bramę oczyścimy, to to nam dużo pomoże. Pora ruszać! Ile jeszcze? Jeden strzał. Niech to szlak. I to będzie ostatni do pokonania w tym miejscu. Jest.
I oczyszczamy bramę Torii. I mamy koraliki łucznika. I co one nam dawały? Czy one coś nam w umiejętnościach nam dawały, te koraliki? Możliwe założenie jednego zestawu koralików modlitewnych wzmacniających umiejętności. Można je znaleźć w menu ekwipunku. Wow, nagle spadek jakichś FPS-ów tutaj w menu. Koraliki łucznika. Moc ataku z łuku plus 20%. Ale wolę chyba żywioł wiatru. Na razie tego obszaru nie będę badał. No właśnie, to mi nic nie dało. Bo dalej to jest w miejscu mgły. A w najgorszym wypadku przejście będzie tutaj. Gnojki chyba mają dość. To miejsce niemal się nie zmieniło od dawnych czasów. Możesz już skończyć z tymi opowieściami z dawnych czasów. Hej, szacunek dla starszych, młodych. Odkryto ważne miejsce. Tu mamy tęgu. A tu mamy coś kolejnego do podniesienia. Ale tu jest na razie szkoda zachodu iść. Ta jest zablokowana, świątynia ta jest zablokowana. Więc nam chyba pozostaje zrobić najpierw misję główną, a potem powrócić do zrobienia tego, bo ja myślę, że musimy najpierw ten obszar tu oblokować, żeby dostać się na ten budynek. A więc grał z wami Dyku, postawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka i do następnego odcinka. Hej, hej!